Główną strategią firmy Microsoft jest chmura obliczeniowa. Mówimy tu o strategii globalnej, oferujemy chmurę obliczeniową na całym świecie. Jest to nasz główny produkt, który obecnie oferujemy. Chmura obliczeniowa ma zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. To nie jest tylko chmura do zastosowań komercyjnych przez osoby prywatne. To przede wszystkim chmura klasy Enterprise do zastosowań przemysłowych, do zastosowań finansowych, do zastosowań w przemyśle energetycznym, gazowym, do bardzo krytycznych aspektów gospodarki krajowej, danego kraju. W związku z czym nie dziwi fakt, że zostałem zaproszony jako firma Microsoft do dyskusji w panelu o cyfryzacji produkcji na tej konferencji. Dyskutowaliśmy w panelu z takimi przedstawicielami jak Schneider Electric czy IBM. Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób dzisiaj produkcja wdraża nowoczesne technologie. Sektor produkcji, sektor przemysłu wdraża, jest otwarty na nowoczesne technologie. Te nowoczesne technologie rozumiemy jako internet rzeczy, przemysłowy internet rzeczy, jako chmura obliczeniowa. I dyskusja była bardzo żywiołowa. Zaczęła się od przede wszystkim wskazania dużego potencjału, ale jednocześnie barier przed wdrożeniami tego typu systemów. Do największych barier, które można podsumować po tej dyskusji, należą bezpieczeństwo, to nie będę odkrywczy. Bezpieczeństwo, gdzie są moje dane? Gdy myślimy o chmurze obliczeniowej, mamy zawsze na myśli, kto gdzie wysyłam te dane. Jeżeli jestem dyrektorem dużego zakładu przemysłowego, a więc strategicznego z punktu widzenia nie tylko mojego własnego biznesu, ale nawet jakiejś gałęzi gospodarki krajowej, no to zadaję sobie to pytanie dwa razy dobitniej, dwa razy głośniej. Gdzie wyślę moje dane z procesu produkcji czy z linii produkcyjnej? No i odpowiedź jest zaskakująca. Dalej jesteśmy właścicielami tych danych. Jeżeli wybierzemy właściwego dostawcę chmury obliczeniowej, to mamy wpływ na to, gdzie te dane się znajdują. Jesteśmy właścicielami, więc tylko my decydujemy, w jaki sposób te dane będą wykorzystane. I nie wolno, jako jeden z wniosków tej części dyskusji, nie wolno w jednym rzędzie ustawić wszystkich dostawców chmury. Dlatego, że chmura jest produktem jak każdy inny dzisiaj. Jest produktem komercyjnym, a więc działając na rynku komercyjnym mamy swoją konkurencję. Należy dobrze przeanalizować, jakiemu vendorowi powierzają Państwo swoje dane. Firma Microsoft, którą reprezentuję, specjalizuje się w cloud klasy Enterprise, a więc poziom zabezpieczeń. Poziom zabezpieczeń również pod kątem formalno-prawnym, mamy zgodność z certyfikacjami, zgodność z rekomendacjami GIODO, zgodność z Urzędem Regulacji Energetyki czy z Komisją Nadzoru Finansowego, stawiamy na absolutnie pierwszym miejscu.